Kilkanaście lat temu polska edukacja przeżyła gruntowną reformę. Pojawiły się gimnazja. Dziś samorządowcy stoją przed kolejną burzą, ich likwidacją. Trzeba więc wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie, stąd wizyta Komisji Edukacji Związku Miast Polskich w Zabrzu. Przede wszystkim chcemy rozmawiać o gimnazjach. Miała być pani minister, ale niestety odmówiła wczoraj. Jakieś inne ważne przyczyny miała tu być i to myśmy bardzo liczyli, bo to w tej chwili jest najbardziej taka tajemnicza sprawa dotycząca gimnazjów. 2 czerwca będzie spotkanie wszystkich korporacji samorządowych w Warszawie. Wszystkie korporacje się spotykają i będzie spotkanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, także swoje stanowisko w sprawie tego wszystkiego, co od początku przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w oświacie się dzieje, będzie podsumowane i takie stanowisko tutaj wydamy. A jakie ono będzie, nikt nie ma wątpliwości, bo likwidacja gimnazjów to, jak podkreślają samorządowcy, po prostu tragedia. To oczywiście są zwolnienia, bo te też jest taka mowa, że nie będzie zwolnień. Będą zwolnienia na pewno w całej oświacie, bo to będzie dotyczyło wszystkich nauczycieli gimnazjów. Mamy 150 tysięcy nauczycieli gimnazjów w całym systemie i tak liczymy, że około 70% może stracić pracę. Oczywiście to także zmiana zupełnie systemu i tak naprawdę rozkład całego systemu edukacyjnego na terenie całego kraju we wszystkich samorządach. Jeśli gdzieś kiedyś rozpoczęto jakąś reformę, bardzo gruntowną i bardzo dużą, to należy prowadzić takie działania, które tylko będą doskonalić, czyli taki dla mnie to jest rozwój trochę po spirali. Natomiast jeśli co rok, co 2 lata są tak drastyczne zmiany w oświacie, które właściwie wywracają coś, co było wcześniej, to nikomu nie służy dobrze. I doświadczenie tegoroczne chociażby z cofnięciem wieku, jeśli chodzi o pójście do klas pierwszych szkół podstawowych przez dzieci, skutkuje i to widać w sposób wyraźny. Podczas spotkania przedstawiciele związku rozmawiali przede wszystkim o skutkach likwidacji gimnazjów. Swoje przykłady podały takie miasta jak Jarocin, Kraków czy Zabrze. Jak każda zmiana, to jest trudna do przyjęcia, trudna jest mentalnie. Ona wymaga bez wątpienia zmiany też postaw nauczycieli, dyrektorów, ale także rodziców, prawda? Z drugiej strony często zmiany bywają kosztowne, one niosą za sobą jakieś koszty zmian, które trzeba ponieść. I najczęściej koszty tych zmian ponosi samorząd z własnych dochodów. Przedstawiciele związku liczą jednak, że ich głos w sprawie zostanie wysłuchany. Ważne, żeby rząd wsłuchiwał się w głosy samorządu, tego samorządu, który dokłada do oświaty ogromne pieniądze. Zabrze dokłada do tych ponad 200 milionów, które dostajemy z dotacji rządowej, ponad 95 milionów z kasy miasta. Tak więc to pokazuje rząd wielkości środków, które są dedykowane oświacie. To mniej więcej 1/3 budżetu miasta, to pokazuje wielkość. Dlatego ważne, żebyśmy szli wspólnie pod rękę, żebyśmy nie analizowali, kto ma rację, tylko jak zrobić, żeby ten młody człowiek w życiu osiągał sukcesy. Stanowisko Związku Miast Polskich przedstawione zostanie w Warszawie podczas ogólnopolskiej samorządowej debaty oświatowej już 2 czerwca.